Szanowne panie, szanowni panowie, Wysoka Rado, otwieram 20. sesję Rady Gminy Mielec. Wysoka Rado, przechodzimy do punktu kolejnego. Sprawy różnej wolne wnioski. Momencik. Szanowni państwo, wpłynęły do mnie pisma grupy radnych naszej rady oraz mieszkańców gminy Mielec. Ja sobie pozwolę odczytać państwu ten apel. Rada gminy Mielec, szanowny panie przewodniczący. My niżej podpisani widzowie telewizji TVAM oraz słuchacze Radia Maryja zwracamy się z prośbą do szanownych państwa radnych o zajęcie stanowiska w sprawie nieprzyznania telewizji TVAM należnego miejsca na tak zwanym multipleksie cyfrowym. Uważamy, że stosownym byłoby przyjęcie apelu, w którym szanowni państwo radni wzorem innych samorządów zwrócicie się z prośbą do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o pozytywne rozpatrzenie wniosku Fundacji Lux Veritatis w sprawie przyznania telewizji TVAM miejsca na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej. Program telewizji TVAM jest skierowany do wielomilionowej rzeszy widzów, dlatego więc decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest bardzo krzywdząca dla nich. Dlatego dzięki telewizji TVAM widzowie mają dostęp do rzetelnej informacji programów patriotycznych, kulturalnych, historycznych, religijnych i naukowych. Odbiorcami telewizji TVAM są dzieci, młodzież, dorośli, w tym osoby starsze i chore, dla których jest to jedyna możliwość uczestniczenia w życiu publicznym. Informujemy ponadto, że pod protestem skierowanym do przewodniczącego podpisało się ponad 1 700 000 osób w Polsce i na świecie. Z wyrażami szacunku 72 podpisy. Wysoka Rado, w związku z apelem tutaj grupy radnych naszej rady oraz grupy mieszkańców, ja skierowałem pismo, które otrzymałem, do Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa, aby komisja ta wypracowała stanowisko i na kolejnej sesji ewentualnie Rada Gminy podejmie uchwałę do podpisania przeze mnie apelu w sprawie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To jest jedna informacja. Proszę bardzo, czy państwo mają inne pytania? Proszę bardzo, pan Mariusz Kawalec. Panie przewodniczący, może za chwileczkę pan pozwoli. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie, mam takie 4 pytania do pana wójta. Panie wójcie, jedno pytanie to dotyczy drogi, którą już kiedyś pytałem, będąc u pana chyba, no coś więcej jak tydzień temu, z panem Fryderykiem Kapinosem. Pamięta Wysoka Rada, tutaj pewnego czasu przyszli mieszkańcy Woli Mieleckiej, że tam jakąś drogę sobie utwardzili. Wstępnie tam z panem wójtem miało być dobrane, że oni włożą wkład własny, pan wójt miał to skończyć. Potem nawet została podjęta taka uchwała, która pozwala na takie wykonania. I panie wójcie, z tego co wiem, mieszkańcy się mi żalili, że dalej ten temat jest nieskończony. Oni się obawiają, bo włożyli swoje pieniądze w tą drogę i stoi to po prostu w takim nieskończonej formie i teraz ta droga jest rozjeżdżana i te ich pieniądze są po prostu niszczone, wjeżdżane, nie jest to skończone i oczekują, że po prostu jakaś umowa między wami była, że pan wójcie z tego wywiąże. Chciałbym tą odpowiedź usłyszeć. Panie wójcie, mam takie pytanie. W dniu 29 marca napisałem do pana maila w sprawie budek do zawodników, bo nasz stadion do tej pory, no budki, które były stare podczas przebudowy stadionu, zniknęły i jak kiedyś się dopytywałem, co się z tym dzieje, usłyszeliśmy, że sprawa jest w sądzie. Drodzy państwo, ostatnio chciałem się od pana wójta dowiedzieć, jak sprawa wygląda, odesłał mnie doradcy prawnego, no i drodzy państwo, okazuje się, że sprawa w sądzie dopiero teraz po tych moich interwencjach rusza do sądu, czyli po prostu sprawa w żadnym sądzie na razie nie była. Byliśmy po prostu trochę tak, że tak powiem, zbywani taką odpowiedzią. I panie wójcie, no tak jak mówię, 29 marca napisałem do pana maila, do dzisiaj nie dostałem odpowiedzi na ten temat, jak wygląda sprawa tego ogrodzenia, znaczy tych budek, których nie ma. Mieliśmy do tej pory jako klub pożyczone od klubu Szczerbina. No w tym momencie oni sobie zabrali, bo już swój stadion uruchomili, no i mamy problem, bo na dobrą sprawę, jeżeli w jakiś sposób nie zabezpieczymy, no to nie zostaniemy zweryfikowani i możemy stracić możliwość udziału w rozgrywkach. Panie wójcie, poruszałem trzecie pytanie. Panie wójcie, to dotyczy tematu
Drogi, którą już kiedyś pytałem na ostatniej sesji, to jest tam kawałek takiej drogi prywatnej, na wprost mniej więcej autocentrum w prawo. Tam jest taka dróżka, przy której się pobudowało kilka czy kilkanaście domów. To jest gęsta zabudowa, dom koło domu. Ale jest na to. Tak, tak, ale do czego zmierzam? Panie wójcie, ja tam mówiłem, że byli mieszkańcy, się zwrócili do pana, żeby pan to przejął. Pan powiedział, że była jedna mieszkanka. Jak zobaczyła na sesji nagranie, tak się troszkę zbulwersowała, bo się okazuje, że nie była sama, tylko była z drugim panem. I panie wójcie, oni mi tutaj dali dokument złożony w gminie, podbity z datą 20 lutego 2012 roku, z podpisami tych mieszkańców, no i czekali na odpowiedź jakąś pana, co to dalej z tym będzie. No i do tej pory żadnej odpowiedzi nie otrzymali, więc chciałbym się dowiedzieć, dlaczego taka opieszałość, jeżeli chodzi o... O odpowiedź na to pytanie, no 20 lutego dzisiaj mamy... 20 którego tu pisze? 20 lutego 2012 roku jest wtedy datowane na potwierdzenie z tego, z Urzędu Gminy. No i takie czwarte pytanie, panie wójcie, to związane z tą obecnością moją, bo byłem u pana chyba półtorej tygodnia temu, w poniedziałek podejrzewam, z panem Kapinosem, u pana, tam akurat nie... Pan to spotkanie nagrywał, zresztą polecam wszystkim, bo to nic złego. I tam, panie wójcie, mniej więcej po pół godziny naszej rozmowy pan coś takiego powiedział na temat tych koncepcji mostów, że pan na zebraniu wiejskim nie był zwolennikiem tego, żeby jakakolwiek tam nie był pan zwolennikiem jakiegoś sposobu, żeby przegłosować potępienie tej obwodnicy. Będąc na tym zebraniu, ja, pan Kołodziej też byliśmy i mieszkańcy widzieli, zresztą jest to dostępne nagranie w internecie z naszego zebrania. Widać było też, że sołtys też nie był przychylny, żeby się jakiekolwiek tam odbyło głosowanie. Ale no, mieszkańcy Woli Mieleckiej, ja sądzę, że są przekonani, że jednak czasami no, trzeba się rozwijać i ta droga powinna iść po tej naszej stronie. No i ja uważam, że jakąś tam jako zebranie wiejską mogło przyjąć decyzję, czy to będzie zielona, czy to będzie taka, bo raczej nawet u nas się nie bierze pod uwagę tej tam przez księżnicę. Tylko chciałbym po prostu, panie wójcie, żeby jakie są zebrania wiejskie, to mi się wydaje, że to powinno się rządzić takimi swoimi prawami autonomiczności. Pan ma jakieś argumenty, to przedstawia, a nie wiem, czy tak to zrozumiałem, jakby pan troszkę w jakiś sposób sugerował, żeby się to tak odbyło, a nie inaczej. A ja uważam, że no, zebranie wiejskie jest największą władzą uchwałodawczą w wersji. Ono powinno po prostu na podstawie argumentów demokratycznie działać, a nie z jakiejś tam inspiracji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Droga do tam, którą poruszył pan radny Kazalec, oczywiście ten temat poruszałem na poprzedniej sesji Rady Gminy. Ja nie zmieniam swojej wypowiedzi. To, co powiedziałem wcześniej, to myślę, że było wystarczającym wyjaśnieniem całej sytuacji. Proszę państwa, budki dla zawodników, oczywiście, proszę państwa, myślę, że tutaj w sprawie tych budek to się wypowie pan Tadeusz, prawda? Ja myślę, mamy takie stadiony, wszystkie jakie mamy, zobaczymy co się tam da zrobić, niemniej tego wydatku żeśmy nie zaplanowali na pewno, że będziemy jak gdyby dodatkowo finansować budki, niemniej jeżeli tutaj Wysoka Rada podejmie taką uchwałę, żeby środki przeznaczyć na budki dla zawodników, to wójt zakupi. Proszę państwa, sprawa również tego odrodzenia, no trudno, powiem panie radny, zresztą jest pan po rozmowie chyba z panem adwokatem, czy no, takie informacje dostawałem od pana mecenasa, no i takim się dzieliłem tutaj z państwem. Niemniej z tego co wiem, to ta sprawa wreszcie nabrała jakiegoś pędu, tak pan mecenas mi teraz zapewniał, przedłożył papiery, że to faktycznie już zaczyna ruszać i liczę na to, że kiedyś się ona uskuteczni pieniążki, które przysługiwałyby gminie z tytułu, prawda, tego ogrodzenia, odzyskamy, proszę państwa. Myślę, że trzeba być tutaj dobrej nadziei, zresztą jest to sprawa generalnie sądowa, możliwe, że uda się zakończyć na drodze porozumienia z osobami, z firmą, która jak gdyby miała pod swoją pieczą majątek gminy w czasie, kiedy on zginął. Proszę państwa, kolejna sprawa, droga prywatna. Ja panie radny już udzieliłem odpowiedzi na poprzedniej sesji w sprawie tej drogi prywatnej. Czy tam była jedna osoba, czy dwie, to jest najmniejszy szkopuł w tym wszystkim. Najważniejszą sprawę, ja nie pamiętam dokładnie ile osób nawet do mnie przychodzi, to panu powiem szczerze, natomiast pamiętam problem.
I ten problem już poruszyłem na poprzedniej sesji, więc myślę, że po raz drugi nie będę się do niego odnosił. To może niech pan powie, dlaczego na pismo nie została odpowiedź udzielona? W tym zakresie powiem, że sprawdzę u pracowników, gdzie to pismo jest i dlaczego tej odpowiedzi nie ma. Niemniej, proszę Państwa, Wysoka Rado, no, żeby podjąć uchwałę, żeby przejąć jakąkolwiek drogę, musi być uchwała Rady Gminy. Także również nie wola wójta, że wójt nie przejmuje swoją drogą, znaczy nie przejmuje drogi swoją decyzją, nie przejmuje domienia gminnego cudzej drogi swoją decyzją, tylko to jest uchwała Rady Gminy, więc wydaje mi się, że również to pismo jest do pana radnego, bo może pan w Radzie Inicjatywy Uchwałodawczej tutaj wystąpić o przejęcie takiej drogi. Także tu nic nie przeszkadza i może pan w ten sposób starać się pomóc swoim mieszkańcom. Jeżeli chodzi o głosowanie za obwodnicą, to powiem jedno, że są to bardzo daleko idące wnioski, które pan wyciągnął z mojej wypowiedzi, że nie byłem zwolennikiem głosowania, naprawdę nie miałem wpływu na przebieg zebrania, ani na to, proszę Państwa, czy Państwo żeście głosowali, czy nie. Zresztą ani nie wpływałem na sposób prowadzenia obrad przed pana sołtysa, ani nie wpływałem na, proszę Państwa, na jakieś takie decyzje, które by w tym zakresie zebranie wiejskie podejmowało. Także, proszę Państwa, myślę, że to jest pełna autonomia i proszę mi tu takich rzeczy też nie insynuować. Oczywiście swoje zdanie wypowiedziałem na ten temat, ale jak każdy z nas mam prawo do swojego zdania. Ale no znów, proszę Pana, za dalekie tutaj konsekwencje tych moich wypowiedzi, to proszę nie wyciągać. I proszę Państwa, ponieważ również padło pod moim adresem, w szczególności na zebraniu wiejskim Woli Mieleckiej, zarzut kłamstwa z mojej strony, to ja, proszę Państwa, pozwolę sobie tutaj zwrócić uwagę, że w tych materiałach są podane na samym początku, na stronie 5, dane z generalnego pomiaru ruchu. Podstawowych informacji o ruchu na drogach zewnętrznych, krajowych i wojewódzkich dostarcza generalny pomiar ruchu GPR. Wykonywany co 5 lat, ostatnio w 2010 roku, na wlotach do miasta odnotowano następujące stężenie pojazdów na dobę. Droga wojewódzka 985 Jaślany Tarnobrzeg 12800 pojazdów. Droga wojewódzka 984 Wola Mielecka Tarnów 7500 pojazdów. Droga wojewódzka 985 Tuszyma Dębica 6200 pojazdów. Droga wojewódzka 875 Kolbuszowa 5000 pojazdów. Droga wojewódzka Wola Mielecka Sadkowa Góra 4300 pojazdów. Przypomnę, że spór dotyczył tego, że wypowiedziałem się na komisji, że największy ruch jest na blocie w okolicy Chorzelowie. W związku z tym, proszę Państwa, porównam dane. Jaślany Tarnobrzeg 12800 pojazdów. Wola Mielecka Tarnów 984 7500. Wola Mielecka Sadkowa Góra 984 4300. Jeżeli dodamy 7500 do 4300, wychodzi nam 11800. Jest to ruch, który podaje generalny pomiar ruchu na moście. Tak można to przyjąć z tego. Natomiast na drodze Jaślany-Tarnobrzeg jest on o 1000 pojazdów większy, wynosi 12800. Są to dane z 2010 roku, ale dane znormalizowane, tak bym powiedział. Dane, na które mogę się powoływać miarodajnie, bo są, można powiedzieć, zatwierdzone i robione według jakiejś tam metodologii przyjętej normatywnie dla robienia pomiarów ruchu drogowego. Dziękuję, chciałem tyle wyjaśnić. Dziękuję bardzo. To jest panie... Panie przewodniczący. Zechce pan zabrać głos? Tak, zadam. Bardzo proszę. Panie wójcie, to są dane, do których nie dotarłem, to są dane z Klotoidy? Tak, dostałem mailem od firmy Klotoida. Ona się opierała na tych danych. Bo ja ich prosiłem i ja dostałem taką mapkę, którą panu przekazałem. A znowu powiat podkarpacki zarząd dróg, który mi prowadzi... posądził mi panu kłamstwo, dlatego po prostu wyjaśniam panu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos? Bardzo proszę, pan Stefan Sikora. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, sołtysi, wójtowie. Czy państwo wiedzą, co jest wizytówką dzisiaj naszej gminy? Po ostatnich tych, jak to jest od dłuższego czasu, w internecie, w czasopismach, które są u nas, krążą,
no mamy niepokojące burdy na zebraniach wiejskich, różne zachowania. Chciałbym tu powiedzieć, czy radni, ja to nie mówię do wszystkich, czy znają swoje przyrzeczenia, ślubowanie, jakie myśmy składali na początku tej kadencji. Co mamy robić, jak mamy się zachowywać, jak mamy reprezentować tą naszą gminę, bo widzę, że reprezentowanie naszej gminy to jest w negatywną stronę. Opisujemy różne rzeczy, które są nieprawdziwe. Wszyscy czytają, pytają się, co my robimy z tą gminą. Czy to nasze drzewo, które tak jest piękne, jest jedną z lepszych gmin, podlewane jest bez przerwy kwasem dowolnej jakości. I ono będzie pocichało. I wydaje mi się, że powinniśmy w tym temacie w jakiś sposób się ustosunkować, żeby przerwać ten ciąg takiego właśnie zgrzytu, niepowodzeń i różnych takich zachowań, które nie są godne radnych. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo.